tvpodkarpacie.pl. Transparenty, okrzyki i kipiące od emocji wystąpienia zdominowały sesję Rady Powiatu Sanockiego, na której pojawiło się kilkudziesięciu nauczycieli z pierwszego i drugiego liceum ogólnokształcącego w Sanoku. To efekt decyzji zarządu o obcięciu po jednym oddziale w obu placówkach od początku nowego roku szkolnego. Jeśli chodzi o ustalenie naboru do szkół średnich na nowy rok szkolny, jest to autonomiczna decyzja zarządu. Dlatego mieliśmy prawo podjąć tak, a nie inaczej. Niemniej na pewno kierowaliśmy się ściśle określonymi kryteriami. Podstawową rzeczą, jaką musieliśmy brać pod uwagę, to jest to, że z roku na rok spada nam liczba dzieci, które potencjalnie mogą stać się uczniami naszych szkół średnich. Gdybyśmy dzisiaj tutaj dali te oddziały na przykład klasom licealnym, mielibyśmy inne dwie szkoły. A myśmy postanowili robić to dokładnie, jaki jest priorytet w skali kraju. Od kilku lat mamy wyraźny nacisk na szkolnictwo zawodowe. Przeraża nas fakt, że zarząd, czyli 5 osób w powiecie, rości sobie prawo do lepienia sanockiej edukacji bez pomysłu, w sposób okrutny i przede wszystkim krzywdzący młodzież. Jest podejmowana decyzja, która przede wszystkim nas zaskakuje. Po drugie, nie widzimy uzasadnienia tej decyzji. A najważniejsze, podejmuje się decyzję, która dotyczy młodzieży, która dotyczy rodziców, nie pytając ich w ogóle o zdanie. Podobnie jak obecność wyższej uczelni, tak samo obecność szkół ogólnokształcących na wysokim poziomie na terenie Sanoka ma znaczenie, duże znaczenie miastotwórcze. To my właśnie wychowujemy przyszłe kadry również w kierunkach technicznych, które teraz są tak pożądane. Sprawdziłem właśnie parę minut temu, że około 30% absolwentów naszych wybiera uczelnie techniczne, zostając potem inżynierami. W tym roku szkolnym liczba dzieci jest mniejsza o 22 osoby. A nabór moglibyśmy zrobić dokładnie na tym samym poziomie, w którym zrobiliśmy w tamtym roku. Więc wydaje się, że jest to decyzja zarządu o obcięciu tych oddziałów. Jest to decyzja autonomiczna zarządu, podyktowana nie wiem jakimi względami, domyślam się, że ekonomicznymi, ale na pewno nie liczbą dzieci. Przykład sanockiej porodówki. W tym momencie nie mamy lekarzy z wyższym wykształceniem, którzy byliby w stanie poprowadzić ten oddział. Za chwilę ten sam problem będziemy mieli z prawnikami, adwokatami, psychologami, bo nie będziemy mieli młodzieży, która będzie kończyła renomowana licea i będzie mogła pójść na studia wyższe. Dzieci i rodzice wybierają ścieżkę liceum, studia. Jeżeli nie dostaną się do Sanoka, to gdzie pójdą? Pójdą do Leska, pójdą do Brzozowa, pójdą do Krosna, Rymanowa, natomiast za nimi pójdzie subwencja. Proszę Państwa, powiat, zarząd mówi o dopłatach do oświaty. Proszę spojrzeć na plan budżetu tegorocznego. 36 milionów subwencja, czyli to, co przychodzi z zewnątrz. Wydanie na oświatę 33 miliony. Gdzie są 3 miliony? Mamy dane. Na przykład jeśli chodzi o tak zwaną czternastkę. Co miesiąc nie wypracowujecie ponad 200 tysięcy złotych. Subwencja nie wystarcza na połowę rzeczy jeszcze. My z subwencji, proszę pana, nawet motywacyjne gdyby opłacone i tak nie rozwiązuje sprawy. My w tym momencie, można bronić pani przewodniczącej, wszyscy szanowni państwo, w nieskończoność. My dzisiaj ponosimy skutki tego, że mieliśmy braną subwencję na wyrost. 96 uczniów z drugiego liceum jest spoza powiatu sanockiego. Za nimi przyszły pieniądze. Obetniemy ilość miejsc w liceach, to gdzie oni pójdą? Powtarzam się, wiem, że się powtarzam. Pójdą znowu do Leska, Brzozowa, Krosna, czy gdziekolwiek indziej, bo tu się nie zmieszczą. Jakość kształcenia w tych dwóch szkołach jest najlepsza na dzień dzisiejszy. Bo jest to szkoła, która swoje zadania podstawowe, czyli przygotowanie do matury i jej zdawalność sięga blisko 100% przy zdawalności na poziomie 70% w skali kraju. Nasza szkoła, jak i drugie liceum ogólnokształcące, nigdy nie miały problemu z naborem. My co roku odsyłamy z kwitkiem około setki uczniów,
którzy nie są w stanie zmieścić się w naszej szkole. Przypominam, że możemy poszczycić się najwyższym progiem przyjęć. Jest to próg rzędu 120 punktów. To są uczniowie naprawdę wybitnie zdolni, uczniowie świetni. Zdecydowanie czujemy się tutaj poszkodowani. Czujemy się, że nasza praca jest niedoceniana, bo może zastanawiać fakt, dlaczego zmniejszono liczbę oddziałów właśnie w tych szkołach, gdzie są najwyższe wyniki egzaminu maturalnego. W szkołach, gdzie nauczyciele dbają o to, żeby nabór był wysoki, bo w przeciągu ostatnich 10 lat zawsze mieliśmy zdecydowanie nadmiar chętnych kandydatów w stosunku do liczby miejsc. W dzisiejszej rozmowie z naszym reporterem członkowie Zarządu Powiatu Sanockiego zaznaczyli, że do 2 tygodni na stronie starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej pojawią się kompleksowe dane, wyliczenia i statystyki, które mają odeprzeć ataki i obalić argumenty nauczycieli i związkowców przedstawione podczas wtorkowej sesji. TV Podkarpacie.pl